Zaczęli o godzinie 11 mszą w Bazylice Świętej Brygidy. W południe przed kościołem stało już kilka tysięcy ludzi. Wszyscy zebrali się tu po to, by wspólnie oddać cześć bohaterom, żołnierzom wyklętym. Każdy powinien robić to, co akurat czuje. No ja czuję, że powinienem być tutaj. Na czele defilady na białym koniu zasiadł generał Anders. Defilada przeszła ulicami Katarzynki, Podmuńską, Pańską, Węglarską, Kołodziejską, Tkacką i Długą. Potrafisz mi wytłumaczyć, kim byli żołnierze wyklęci? Byli żołnierzami, którzy walczyli w ukryciu do końca. Wśród grup rekonstrukcyjnych, których przyjechało z całej Polski kilkanaście, można było zobaczyć m.in. 3. Dywizję Strzelców Karpackich, 2. Korpus Polski generała Andersa, 1. Dywizję Pancerną generała Maczka, czy na przykład 316. Kompanię Transportową. Chciałam zobaczyć, jak to może wyglądało i jak się ubierali żołnierze, albo no po prostu jak wygląda czołg, bo bardzo mnie to ciekawiło. Czołg to oczywiście replika zrobiona na wzór pojazdu zdobytego podczas Powstania Warszawskiego. Defilada przeszła ulicami Gdańska po raz drugi. Ku zdziwieniu niektórych nie była defiladą wyklętych, lecz niezłomnych. Ponieważ troszkę rozszerzaliśmy formułę naszej defilady, są również formacje reprezentujące polskie siły zbrojne na zachodzie, Armia Krajowa, czołg Pantera zdobyczny w czasie Powstania Warszawskiego. Nie mogliśmy użyć tej nazwy żołnierze wyklęci, no bo ona odnosi się do tych formacji powojennych. Tutaj zrobiliśmy taką kompilację właśnie polskich sił zbrojnych na zachodzie Armii Krajowej i oporu antykomunistycznego po wojnie. Stąd niezłomni, bo rzeczywiście oni wszyscy byli niezłomni. W tłumie nie trudno było odnaleźć gdańskich narodowców. Jak zawsze głośno i wyraźnie podkreślali swoją obecność. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną kołotem. Było ich około 50. Jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować nasze przywiązanie, czy pamięć do organizacji, do grup, które walczyły po 1945 roku z reżimem komunistycznym. Gdyż jest to taki troszeczkę zapomniany epizod naszej historii, a jednak bardzo ważny, że Polska nie złożyła broni po 1945 roku, że cały czas walczyliśmy z okupantem, z władzą, która została nam narzucona przez władze moskiewskie. Wśród uczestników defilady było bardzo wielu młodych ludzi. W mojej rodzinie kultywuje się zwyczaje narodowe i patriotyczne i to w sumie dzięki mojemu ojcu, który mnie tak wychował. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada na pierwszy dzień marca. Jest świętem narodowym w Polsce od 2011 roku.